Ale no, ja nie jestem szanującym się youtuberem. Dlatego ja robię wszystko, kurde, odwrotnie niż powinno być. Tak, w sumie mógłbym spróbować. Kurde, myślałem, że jakaś mucha lata. Ale nie. I tak. Co, Reksiusiku, chcesz czy coś, bo ty tak leżysz pod tymi drzwiami? O mój Boże, znów będę musiał cię wypuszczać. Czekajcie chwilę. Nie wiem, chcesz czać czy coś, to idź. Teraz albo nigdy. Czy może spać po prostu chcesz? No wiem, zwykle o tej porze to my śpimy. Ale no. Dzisiaj trochę ponagrywam. Która godzina? Znaczy ile nagrywam? Godzinę 42 minuty. Dziś chyba dwie z godziny nagram, szczerze mówiąc. Ale no. Tak jak chciałem to powiedzieć. W sumie może chyba ta mapa nawet trochę... O, smash. Tak, nam się przyda. Większy hit rate będzie, o ile trafi. Dobra, trafiła. Ja wolę zmaksymalizować szansę na trafienie, niż kurde jebnąć coś, co ma szansę 1/2. Lepsze jest kurde walnąć coś, co ma szansę 3/4 do trafienia, nie? Matematyka, kurde. Czy ja powinienem tutaj coś zrobić? Może, a nie, już ja chciałem powiedzieć, może ja powinienem jakiegoś combat arta użyć, ale zapomniałem, że ja przecież ich nie mam. Kurde, najgorsze jest to, no ja chcę polewelować moich pierwszolewelowców, ale nie mogę. Oni mają zbyt dobrego zasięgu. Shit, serio? Nawet emblem, ten, krest mi się aktywował. Nic się nie stało, bo chybiłem. Mam nadzieję, że dzisiaj nie brzmi jak jakiś nawalony, ale no, tak jak powiedziałem, nie spałem w nocy. Może nie powinienem, kurde, robić żadnego let's playa wtedy, kiedy miałem problem ze snem, ale wyjebongo w bongo, szczerze mówiąc. Miałem ogarnięte, że dzisiaj chcę zrobić let's playa, to dzisiaj kurwa robię let's playa i nic więcej. Czemu Huberta chcesz bić? 10 might, 85 hita. Przeżyje. Nie, Dorothea może cię dobić. A najgorsze jest to, że ona expa znów dostanie. Dobra, nie będzie. I won't go down so easily. To miał być exp Huberta, ale dobra. Więc no, wracając do mojego art bloka filmikowego. Edelgard niech idzie tu. Linkard ją hilnie. I dostanie level nareszcie. No. Oby to był dobry level up. Okej, na chuj ci siła, magia dobrze, szczęście, resistance też dobrze. Bernadetta idzie tu. Mam nadzieję, że oni tak się ruszą, że nie będą w lesie. To dla moich heavy hitterów fizycznych byłby trochę problem. Ponieważ będą, bo oni mają zeza w lesie. O, shit! A ja z lasu nie powinienem się ruszać. Chyba, że życzę sobie śmierci. Czekaj. Defense 7. Tak, 14, czyli 7 dostanę po ryju. Przetrwam. Chyba, że zmieni ktoś zdanie i za mną jeszcze pójdzie, żeby mnie dobić. Co jest bardzo możliwe, że on jeszcze pójdzie. 14, też 7 po mordzie, czyli 14 mogę co najwyżej stracić, ale dobra, vulnerary użyję w razie czego, bo niby matematycznie powinienem przeżyć 2 ataki, ale nigdy nie wiadomo, wolę muchać na zimne. O kurde, on się rusz... O my fucking god, dobra, mamy przejebane, oni wszyscy się ruszają. Mam większy hit rate i chybiłem, ty miałeś 53% i trafiłeś, to nie jest fair. That's bullshit. Dobra, Ferdynand chociaż trafi. No tak jak mówiłem, Pokémon Shield. Czemu ta gra jest chujowa? Zrobię o tym filmik. Kiedy? Nie mam zielonego pojęcia, ale... Oh my fucking god, ile tych gnojów chce Huberta jebnąć. Co jest w sumie zrozumiałe, bo ja sam chcę go jebnąć, ale no, bądźmy kurde poważni.
fucking god. Dobra, pomyślmy. Moim priorytetem jest rozwalenie tych trzech. Powinienem to zrobić. Mam nadzieję, że dam radę moimi sześcioma ludźmi, którzy tutaj sobie stoją. Ponieważ no, oni chyba nie dojdą do nas jeszcze. Okej. Oni są w zasięgu. Kurde, przestraszyłem się, a Torek się tylko szurał. Bernadetta powinna w końcu zaatakować, nie? Powinna go dobić. Ktoś powinien z... Ten, Petra, dawaj. Z krzaków. Tutaj trochę się narazi dla jednego. Nawet dla dwóch. O mój Boże, czekaj. Widzę, że oni tutaj są nią zainteresowani. Atak 14. Atak 14. Def 5, czyli 9-18. Ale jak jest w krzakach, to jest spora szansa, że nie trafią. Trzeba go, kurde, ubić na stówę. Jaki oni mają zasięg? Dobra. Dobra, zrobimy tak. I Bernadetta go powinno dobić teraz. 9? 8? Nie dobije. Cholera. Albo może Big Guns First damy. Czekaj, ty masz Training Axe? Nie masz. Masz Iron. Fuck, jeden! To w takim razie... Training Lance... Linhart cię healnie potem. Dobra. O! A nie, myślałem, że jeszcze Crest mu się aktywował. To by kontrataku nie zrobił. Ten przeciwnik. Mhm. I tak. Teraz trzeba posprzątać tutaj trochę. Kaspar niech dostanie tego expa. 11 powinien trafić. Ale levela nie dostanie. Nani, the fuck. Dobra, Bernadetta, 10, 25 HP, przeżyje. Jednak. Mam nadzieję, że to ubije. Dobra, trafiło chociaż. To jest na plus. Dobra. Może 18 kryta, ale 55-53% tego hita, więc nie będę ryzykował. Może tutaj damy tego Linharta, tak mi się wydaje. Chociaż nie, on miał ciebie uzdrowić, ale ty nie jesteś w zasięgu przeciwników, więc dobra, zobaczmy. W sumie moglibyśmy tutaj end turn zrobić, szczerze mówiąc, tylko ja jeszcze muszę spierdalać z miejsca zdarzenia tutaj. Chciałbym przynajmniej kogoś walnąć, szczerze mówiąc. 5, 10, 15, 20, 22. W najgorszym wypadku stracę 20 HP. Oni też tutaj wszyscy na Huberta pójdą, kurwa. Tak, żeby trochę ze mnie agro ściągnąć. Chwila, czekaj. Def 4. Ale masz więcej HP, więc idziesz. 9, 5. Chwila. Dobra, jest git. Myślę, że możemy zakończyć turę. Niech oni się teraz ruszą. Au! A? Nie! Fuck! Przynajmniej batalion dostał level. Plus crit i avoid. Dobra, może być.
bardziej statystyki, takie bardziej przydatniejsze. O! I can fly, bitch! I can touch the sky! Dobra nasza! Kaspar trafił i będzie level. Dwa staty, ale dobre staty, niech będzie. Tutaj Linhart by się przydał, albo jakikolwiek mag. Dostałaby ten level! Czemu? Kurde! Za każdym razem, kiedy widzę, że komuś brakuje expa do następnego levela, to zawsze widzę jeden. Class Mastery! O, hell yeah! O tym jeszcze nie powiedziałem. Więc, ogarnięcie każdej klasy daje nam skille właśnie. Każda klasa daje inne skille. Na przykład Commoner i Noble dają nam plus 5 HP. Bo w sumie jest ta sama klasa, tylko inaczej się nazywa, zależnie od tego, czy ktoś jest Noblem, czy ktoś jest, kurde, chłopem, czy coś. No nie. Ale mniej więcej to jest to samo. Daje ci plus 5 HP maksymalne, zwiększa. O, teraz mam 24, a miałem 27 chyba. 29, o. To jest mega przydatny skill, który ja zawsze miałem do końca gry. Kaspar ma problem. Dobra, ja też mam problem. Ale myślę, że sobie z nim jakoś poradzimy. O, idealnie. Fuck. Przynajmniej teraz nie jeden, tylko 9. Jedynki mnie lubią, szczególnie w Mario Party. Ona ma ostatni piorun, cholera jasna. Trochę ten hitrate jest taki średniawy. Kto kogo chce zapierniczyć? Co ty masz, bulion? To kasę nam daje. Chyba 1000. Kaspar ma trochę problemy z defem. Dałbym tutaj kogoś, kto ma... Nie, czekaj, kto ma największego defa? Edelgard chyba ma... Nie, 7. Wszyscy mają po 7 chyba, ci, którzy mają najwięcej defa. Więc jako tako tanka nie posiadamy. Szczerze mówiąc, dałbym tutaj smash. Ale... To jest zbyt ryzykowne, bo tutaj Edelgard może dostać w piernicz i może dostać później od tych dwóch. Linhart się do niej może dostać, ale Bernadetta blokuje drogę. On z nią musimy coś zrobić. O! 55 hita. 54. 55... Ryzyk fizyk. A, trafił! Szmaciarz. Dobra, i Linhart. Walnij go. Trzeba tak ustawić naszych ludzi, żeby każdy przynajmniej jeden, maksymalnie jeden cios przyjął na klatę. Fuck, 1 HP, serio? Chociaż nie, czekaj. Ty masz... nie, masz wrat strike, cholera. Dobra, mam pomysł, zrobimy tak. Nie wiem, czy to zadziała. Najgorsze jest to, że Edelgard jest ranna. I nie ubije go. Dobra, nie, zrobimy tak. Items. Niech się healnie. Zobaczmy. Kaspar. W ten sposób jeden zaatakuje tylko Kaspara, mimo tego, że oni wszyscy w niego chcą jednąć.
spróbuję ubić tego gnoma. Dobra. No hesitation. Akurat krytyk wtedy, kiedy najmniej potrzebny, ale okej. Impressive. Zrobimy tak. Bernadette mogą rozpierniczyć tutaj, widzę. Mimo, chociaż nie, on bardziej woli Kaspara z tego co widzę. Więc zrobimy tak. Idź w krzaki. Dobra, zdejmiemy trochę agro. Właśnie najgorsze jest to, że jak ja go zranię, to Kaspar może go rozwalić. Później na jego miejsce może ktoś inny wejść. Atak 14. 14. Defense 7, czyli 7, 14. Nie, dobra, jest pedigit. Dobra, Petra tym, że nie będzie mogła atakować tego, kto jest obok niej, to na trochę agro też zbierze. O, i Ferdynand może go wykończyć, ale boję się, że za Ferdynanda się wezmą. We dwójkę tutaj. Def 7. 14, 14, czyli 14 HP może stracić co najwyżej. Jeżeli trafi, o, trafi, trafi. Tempest, czekaj. Training Lance, Tempest Lance, idealnie. Kurde, zaraz do 2 godzin dojdziemy, zaraz będzie mapa skończona. Myślę, że będziemy tutaj kończyć też nagrywanie. Kurde, jak ja się wczuję do strategicznego gameplayu, to nie ma zmiłuj do chuja. Nie, dobra, nawet 6. 6. Nie 7? A nie, czekaj, czekaj, co? Czemu on dostaje? Czemu protection? A no tak, batalion jeszcze mu daje pewnie. Zapomniałem o batalionie, dobra. Okej, możemy kończyć turę. By wszystko poszło według mojej myśli. Dobra, dawaj level. Dostań level. Dobra. Nikt już mu nie zagrozi. Chyba, że stanie się coś, o czym nie wiem. Dobra. Level up też porządny. Serio, 52 hita i trafia, no trudno. Oki, dobra, przetrwaliśmy. Teraz możemy, kurde, zasiać ból taki, że nawet się po tym nie pozbierają. Urwi połcie jedne. Czemu ja powiedziałem urwi? Nieważne. Smash, może skrytykuję, kto wie, chociaż nie. Nie będę marnował tych kondycji broni. Chociaż może by krytyk był czy coś, ale... O, dobra, nie trafił. Dobra, nasza. Kto ma pierwszy level? Hubert ma pierwszy. Bernadetta i Petra. Dobra, niech Bernadetta rozwali tego tutaj. Not worth the risk. Ferdek niech... idzie tu. Inhard, ty go healni. Dobra robota. Tankowaniu piwa. Teraz idź odpocząć pod płotem podmonopolowym. Iron training. Na stówę trafi, nie ma co. Beast. Masz, twoje, moja tyczka jest lepsza. O kurde, ale podskoczyło jej. Tylko 2 staty się podwyższyły. Bulion dostaliśmy chociaż. Złoty bulion dla złotego Girla. Przecież nie, który ubił. Edelgard. Idź tu, ubij go. Albo poturbuj chociaż. Kurde, chciałbym, żeby to Hubert był w zasięgu, by tego killa dostał, ale nawet Dorothea nie jest w zasięgu. To może ja go poturbuję i Edelgard dobije.
Myślę, że tak by było git. Dobra, nasza i Edelgard leci. Na dzieci. Ten jeden punkcik expa już nie widać, jeden punkcik expa. No serio! Batalion level up. Hit plus 6. No dobra. Chociaż nie, czekaj. Hit ja Void to procentowe, więc lepiej, żeby inne staty wzrosły, jak atak i takie rzeczy. Czy oni mogą... Dobra, ten zagruje Linharta może. Ta. Chwila, moment. Niech nasi magowie przejdą przez 100-milowy las, żeby dojść w końcu tam, gdzie trzeba. Dobra, jeden do Edelgard, jeden do Petry. Jeden zagruje Lindharta, drugi zagruje... Czekaj. Żeby wiedzieć, AS 0, AS 2 nie zdubluje. Atak 14, obrona 5, czyli 9. Okej, dobra, nie, niech będzie. Jestem za. Może nawet i Linkar go dobije, ale nie sądzę. Chciałbym, żeby Petra dobiła, ona ma chyba jako jedyna pierwszy level. Oko. Dobra, i Petra dobije tego. I będzie miała, mam nadzieję, drugi level. Się zasługuje jej. Dobra. A nie! Ona jest jedyna, która ma pierwszy, tak? Nie, jeszcze Hubert ma, dobra. On praktycznie w ogóle nie widział chyba akcji. Nie, widział trochę z tego, co widzę według expa. Kto jeszcze? Kogoś na drugim może. Widzicie, jak ja lubię levelować postacie wszyscy porówno, jak tylko się da. Ale nie. Trochę shaky hit rate jest. Nie. Jako jedyny w krzakach siedzi gnój. Dobrze by było, jakby wyszedł z tych krzaków, cholera. Nie, czekaj. Sami cię wykurzymy, gnoju. GIN! Ja pierdzielę, myślę, że Dorothea znowu będzie MVP. I level dostała! Zajebiście! HP zawsze na plus, tyle powiem. 2800 golda. Plus jeszcze bulion, dam nam chyba z 1000. Nie, Kaspar, okej. Okay. I'm fine with this. Renown. To nam się przyda później. Dobra, nasza. I teraz znowu będziemy instruktażować naszych ludziów, nie? Chociaż myślę, że dojdziemy do 25. I na 25 jednak zapiszemy. St. Macquilday. Kurde, ładuj się szybciej, nie ma czasu. Instruct manual jednak. Dobra, więc instruct. I tak. Petrze trzeba w łukach dopomóc, szczerze mówiąc. O, dobra, dobra, nasza dostanie art za niedługo, tak mi się wydaje. I combat art Kurdshot. Kurdshot to jest zajebisty art, ponieważ zwiększa zasięg ataku o 1. Ale no, oczywiście zwiększa zasięg ataku i trochę zmniejsza celność za cenę. Ferdynand. Dajmy mu... Włócznie sam wyleweluje. Siekiery. Będzie drwalem. Perfekt! Pochwal i dawaj jeszcze. Dobra, przynajmniej chcemy mieć... C? Dla niego w toporach, ale D plus chyba styknie.
Nie jestem pewien, nie pamiętam, zobaczymy później. Edelgard. Więc tak, ty. Chyba topory ci dociągniemy, czy nie? To na latanie? Tak, latanie. Latanie strasznie, kurde, ciężko się trenuje. Ale to jest skill warty trenowania. Ponieważ jest wymagany przez pewną zajebistą klasę, która jest OP w tej grze. Wszystkich fizycznych przydupasów będziemy robić pod tą klasę. A i tutaj no randomowo z dwoma osobami będziemy mogli śpiewać hymn, jak jest święto któregoś tam. Zwiększy ci profesor level i ich wiarę. No szkoda, że akurat magowie się nie trafili, ale hej. W sumie nie jestem pewien, czy to randomowe jest, czy to może ustalone z góry, w jakie dni kto przyjdzie. Nie wiem, ale z drugiej strony, ale no, magowie, dalibyście mi magów. Nie, Kaspar, nie śpiewaj, twój głos jest wkurwiający. O, hell yeah. W sumie no, zawsze warto poświęcać czas na hymn. O, co się dzieje? Ktoś chce ze mną pogadać! Hello, professor. May I speak with you? Hell yeah, you dawaj. You seem to hold Edelgard in high esteem. That is my impression, at least. Jest dobrym studentem. She is certainly talented. No doubt about that. But I wonder, what is your opinion of me? I am quite talented too, am I not? No, ostatnio dobrze się popisałeś w tej ostatniej walce, więc zajebiście było. Do not hold back. Pretend that I am just a regular person, not the scion of a noble house. No, udawaj, łatwo powiedzieć. Myślę, że oboje jesteście równi. Evenly matched? Me? With her? Yes. I was just being modest before. Honestly, I have always prided myself on being superior to Edelgard. But evidently, that is not your perspective. I suppose there is only one thing to do. I must demonstrate my excellence. Tak, szczerze mówiąc, Ferdynand jest jednym z tych typów, którzy mają zbyt duże poważanie, szczerze mówiąc. Ale nie takie, że oh my god, jestem najlepszy i będę tym wkurwiał innych. Tylko, że jestem najlepszy i będę pomagał innym, wkurwiając innych. Nie mogę cię powstrzymać. Precisely. You cannot stop me. I will prove that you have drastically underestimated me. Okej, spoko. You think I could ignore such a slight upon spoko! Not likely. Come, professor. Co, chcesz się bić na pięści? O mój Boże, on chce mnie pobić. A ja nie mogę go ruszyć, bo wtedy mnie wywalili z tego klasztoru, bo bym się znęcał nad moimi uczniami. We will begin with battle. Edelgard's skills in combat are no match for mine. On, czyli jednak chce się bić! I heard that just the other day, she defeated a demonic beast without assistance. Ale ona ma dopiero trzeci level, jak mogła jakiegokolwiek potwora sama pokonać. Chyba, że to był jakiś kurde goblin. Well, anything Edelgard can do, I can do better. And in half the time. Professor, you can be my eyewitness and timekeeper. Powodzenia. Here we go. O, jakie fajne. Well, it will be fine. Chodź, bupniemy ich. Szybko, zanim uciekną. Szkoda, że nie pokazane są modele ich. Szczerze mówiąc, niektóre scenki w tej grze to takie bardziej wizualnowelowe, w których modele po prostu tam mają podstawowe animacje, nic więcej. Coś bardziej kurde się dzieje i takiego bardziej skomplikowanego, to zwykle takie obrazki się pojawiają. It seems you have saved my life. I... Thank you, professor. No, co teraz masz do powiedzenia? Szczenopadła. O, czekaj. Właśnie o suportach niczego nie powiedziałem. W sumie może na sam koniec powiem o suportach. Nie. Kurwa, event. Niech to. Ja chcę już zapisać i iść. Cholera. A nie! Dobra.
I te perfekt chce widzieć za każdym razem, gdy wracacie. Jeżeli nie jest perfekt, to będzie lanie biczem. O, widzę, że level upy się porobiły. Axe Prowess level 2 to podwyższa trafienia, uniki i krytyki, kiedy używa się topora. I to mniej więcej to samo, tylko że magia się światła. Kurde, Hubert, mógłbyś się nauczyć jakiegoś heala. No, nareszcie będzie miał dobry skill ofensywny, dziękuję. Ty mogłabyś też się nauczyć jakiegoś heala. Fuck. Czemu jesteście tacy uparci, gnoje? Jestem waszym nauczycielem, mam prawo wymagać. O, widzę, że jednak jesteśmy zablokowani. Albo seminar, albo spoczynek, ale dobra. Marketplace, chwila. Jako, że mamy więcej shitu, to czas kupić więcej shitu, nie? Ty. Training Axe. Bo ma dużo użyć. Hand Axe, bo ma zasięg 1-2. Czy ja mogę Hand Axe? Nie mogę chyba. Nie, nie mogę, cholera. Ty możesz Hand Axe? Możesz, więc bierz. I Training Axe. W sumie te Training Axe, one właśnie dobre są pod te Combat Arty, które zżerają dość sporo tego. Jednak więc hej, 50 na 50 to da całkiem dużo. Właśnie, bulion trzeba sprzedać. Sell. Bernadetta, dawaj te złoto, które trzymałaś pod łóżkiem. Ha, jeden kafel dla mnie, znaczy się dla nas. Petra, dam dla ciebie jeszcze może jakiś łuk. O ile są jeszcze. Training bow. Steel bow. Mini bow. To pozwala na atak w bliskim zasięgu, no nie? Jak ktoś stoi jedno pole obok nas, to nam się przyda. Powinienem to, kurde, był kupić wcześniej. Dam jeszcze jej. Jest szybka, ale Steel Bow jednak waży 11, więc może ją trochę, no, obciążyć za mocno. Jednak z drugiej strony. Nie, dobra, myślę, że jest git. Czy do konwoja potrzebujemy coś wsadzić? Raczej nie. Może Mace 1. Kto wie, bo Mace jest bronią odpowiednią na ludzi, którzy mają ciężką zbroję i to zadaje im dodatkowe obrażenia. W sumie widać po ikonce tutaj ten hełm, strzałka w górę, to właśnie to oznacza. Tutaj no, łuki zwykle w Fire Emblemach są takie, że zadają jednostkom latającym większe obrażenia, oprócz minibow raczej nie zadaje. Czemu? Nie mam pojęcia, ale no tak zaprogramowali to, co ja zrobię. Minibow to jest, z tego co widać, wyjątek od reguły. Dobra. Myślę, że jesteśmy gotowi. Może jeszcze itemy jakieś kupmy. Sealami jeszcze nie będziemy się zajmować. Ktoś ma piąty level. Jak mamy piąty level, to możemy klasę już zmienić na bardziej zaawansowaną. Bo na razie jesteśmy tylko do gównianego nobla albo commonera przywiązani. Nic nie możemy więcej zrobić. O, i supporty. Właśnie, supporty. Supporty to są, tak jak było widać, konwersacje między członkami naszej ekipy. Supporty działają tak, że im większy support, w sumie pokażę, z Ferdynandem mamy C, no nie? Jest pokazane, że jak no, że jest avoid plus 5 i hit plus 5, no nie? To będzie oznaczało, że jak on będzie stał koło nas, to dostajemy właśnie te bonusy do podczas ataku. I no, im więcej supportów, no nie, tym im więcej ludzi wokół nas stoi, tym jakby to powiedzieć, no, tym więcej bonusów dostajemy. Być może czasami nawet atak mogą powiększyć nam. W sumie no, nawet bez bonusów dostajemy trochę tych. O
Kurde, dużo, dużo mogę supportować ludu, szczerze mówiąc. O, ja jestem taki wyjątkowy. Dobra. I no, każdy może z każdym w sumie gadać tak naprawdę. Chociaż każdy ma inną listę supportów tak naprawdę. Ja mam największą, bo ja mogę ze wszystkimi tak naprawdę supportować się. Bo ja to ja. Ja jestem zajebisty i tyle. Dobra, więc supporty w sumie nie będziemy na razie supportów robić. Muszę się zastanowić, co z nimi, jak ogarnąć te supporty, czy je pokazywać, czy nie. Bo jak one się nawalą ci na głowę, to jedna sesja samych konwersacji supportowych może ci, kurde, zająć godzinę, jak nie więcej. Więc jeszcze się zastanowię, jak to będziemy robić. Tak więc no, tak czy siak, w międzyczasie będę już powoli kończył. Bo jak tutaj zrobię seminar, no nie, i tam dalej będziemy iść, to pewnie jakieś scenki będą. I w następnej sesji po prostu zaczniemy naszą misję z bandytami, na którą musieliśmy, kurde, czekać jeden miesiąc, ponieważ ta inaczej się nie dało. No nie, więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że byłem zaspany. 4-odcinkowa sesja. Ja się cieszę, bo to jednak ten dzień spędziłem produktywnie. Mam nadzieję, że wieczór też spędzę produktywnie, pracując dalej nad filmikiem nowym z Pokémon Sword i Shield. Dla tych, co oglądają Let's Play, to wiedzą. I oglądają streamy, bo na streamach też powiedziałem. Dobra, to ja lecę. Z tej strony był PG. Bye bye i trochę poczekam, ponieważ podczas 5. odcinku, jak przestałem gadać, to mnie trochę ucięło, więc poczekam parę sekund i no. Tak więc no, na razie, trzymajcie się i cześć.